To w takim razie, proszę Państwa, bardzo serdecznie witam na kolejnej konferencji Pana Posła Krzysztofa Tołwińskiego. W dzisiejszej uczestniczy również sołtys, bardzo ważna osobowość wsi Czechowizna, gmina Kmeszynka, Alfred Snarski. I wspólnie z Panem Posłem... Sołtys z przewodniczącym związku. Przepraszam. A dzisiaj wystąpię w roli głównej jako przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej Solidarni. I proszę Państwa, dzisiejsza konferencja, jak żeście Państwo otrzymali komunikat, będzie poświęcona przede wszystkim skutkom rządzenia obecnej koalicji rządzącej Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tak jak Państwo żeście mieli w komunikacie, na wstępie poproszę Pana Posła o przedstawienie sytuacji rolników w świetle Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczącego właśnie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne KRUS. Oczywiście później powiemy o bombie powyborczej, wyjaśnimy, o co chodzi. I tutaj Pan Przewodniczący Związku Zawodowego Rolników zechce przekazać podziękowania w kwestiach, jakie zaistniały w ostatnich dniach w sprawie wypowiedzi posła Hoffmana. I na koniec takie ostatecznie powiemy, komu możemy powierzyć polską wieś, w czyje ręce, gdzie będziemy bardziej bezpieczni. I na wstępie poproszę Pana Posła Krzysztofa Tołwińskiego o przedstawienie informacji. Szanowni Państwo, na temat negatywnych skutków rządzenia tej koalicji bardzo, bardzo krótko. Chciałbym się skupić... Chciałbym się skupić na najistotniejszych kwestiach negatywnego rządzenia Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego w zakresie wsi, rolnictwa, obszarów wiejskich. Po pierwsze, proszę Państwa, drożyzna żywności na rynku. I to są bardzo obiektywne fakty. Z tym się nie da polemizować, wszyscy to odczuwamy. I bardzo istotny proces, który w tym zaistniał, czyli taki mechanizm wyrównywania cen żywności. Wyrównywania cen żywności bez względu na nasz poziom płac, na uwarunkowanie, na politykę socjalną w poszczególnych państwach. Zauważcie Państwo, że poszczególne asortymenty, produkty rolne w sklepie, na półce, w detalu nie mają znaczenia, czy jesteśmy w Paryżu, w Londynie, czy tutaj w Białymstoku. No ale oczywiście, Szanowni Państwo, ten mechanizm, który stworzyła wspólna polityka rolna, Unia Europejska, bardzo negatywny, no ale musi w jakiś sposób uwzględniać realie ekonomiczne, czyli płace w poszczególnych państwach. Tutaj rząd polski ewidentnie nie odrobił lekcji, ewidentnie to zaniedbał. Jest to rząd wybitnie w zakresie rolnictwa antykonsumencki. No i między innymi co jest tego przyczyną takiej wysokiej drożyzny cen żywności? No, likwidacja produkcji na poszczególnych rynkach rolnych. Wszyscy już wiemy, to bardzo, bardzo poważnie nagłaśniamy. Sprawa oczywiście limitów produkcji cukru. Nie ma Polska dzisiaj samowystarczalności. Podobnie jest produkcja trzody. Jest to na poziomie roku 1953, czyli z okresu powojennego Gomułki. Generalnie mówiąc, z liderów eksportowych, z liderów produkcyjnych w wielu gałęziach, w wielu kierunkach produkcji rolniczej w Europie staliśmy się dzisiaj producentami drugorzędnymi, a nawet dochodzimy do producentów tzw. niszowych, jak przy produkcji gryki, jak przy produkcji ziemniaka. Wręcz to będzie już produkcja ogródkowa, niszowa. Czyli to, co Polska może w rolnictwie, czym faktycznie być potęgą, potencjałem, czyli eksporterem dobrej żywności, surowca, zaznaczę, wytwarzanego tutaj w tym państwie, bo my bardzo dużo na przykład żywności mięsa eksportujemy, ale chcę powiedzieć, że co trzeci kilogram przerabianego mięsa z trzody jest to pochodzące z zewnątrz, z Niemiec i z Danii. Nasze firmy tutaj tylko ten surowiec przerabiają. No i najistotniejszą kwestią, którą w tym momencie ten rząd obarczamy, to jest kwestia przegrywania, bo dopóki godzina ta ostateczna nie wybije, czyli styczeń 2014 roku, to w dalszym ciągu mamy szansę na to, że wyrównanie dopłat, że nierówne warunki konkurencji, szanowni państwo, będą zniesione. Czyli gdyby wziąć pod uwagę lata 2014-2020, ten rząd ewidentnie przegrywa tą politykę. Dzisiaj chcieliśmy się, proszę jeszcze, bo tutaj kwestia była pewnych zaniedbań też. A przy tym punkcie może ja chciałem jeszcze dojść do, jak zostali rolnicy oszukani przez ministerstwo w sprawach rynków strukturalnych. Zebrano 11 prawie tysięcy wniosków, z czego dostało chyba 5,5 tysiąca. Pozostali zostali odpowiednio z kwitkiem, prawdopodobnie zwlekano pół roku z tymi rentami, w końcu zabrakło pieniędzy, bo minister obiecał, że tam gdzieś znajdzie, może tego. W końcu się okazało, że 5,5 tysiąca gdzieś ludzi zostało po prostu ustawionych samych sobie. To tyle chciałem powiedzieć. No i szereg jest takich różnych, detalicznych, przepraszam, przewinień, o których trudno by było mówić, bo byśmy godzinami o tym dyskutowali. Szanowni państwo, co jest dzisiaj bardzo istotnym problemem, no, który będzie nas czekał po wyborach. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 26 października roku 2010 Trybunał Konstytucyjny dał nam 15 miesięcy na zmianę prawodawstwa w zakresie opłaty z budżetu państwa, składki na ubezpieczenie społeczne rolników, tak zwanej składki tej zdrowotnej. Jest to prawie 2 miliardy złotych, które idą do NFZ-u i później to jest podstawa do tego, by rolnicy mogli w polskim systemie opieki zdrowotnej korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Szanowni państwo, termin mija 4 lutego 2012 roku. Mamy wrzesień 2011. Do tej pory rząd polski nie podjął żadnych działań, mimo że 15-miesięczny miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nalegaliśmy na Ministerstwo zarówno Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa, jak i Ministerstwo Zdrowia, bo przecież to jest decyzja bardzo poważna, bardzo szeroka. Dlaczego podejrzewamy, że do tej pory to nie zostało propozycje w tym zakresie przedstawione? Ze strachu przed wyborami. Po prostu nic nie robiono. Polityka nic nie robienia jest bardzo znamienną dla tej obecnych dwóch formacji, które zarządzają. Co się mówi, szanowni państwo? Że w tym zakresie należy to powiązać, czyli niekonstytucyjność, bo tak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że no jak to można tym rolnikom, którzy nie uzyskują z gospodarstw dochodu i tym rolnikom, którzy uzyskują dochód, no jak można z budżetu równie tą składkę za wszystkich opłacać. No faktycznie jest tu dosyć duża różnica, z czym, czego nie można nawet w tym momencie zaprzeczać. Natomiast trzeba pamiętać o specyfice rolnictwa i polityki w tym zakresie rolnej. Sygnały płyną rządowe bardzo niepokojące. Rząd musiałby, znajdując przepisy i rozwiązania w tym zakresie, które wyszłyby naprzeciw oczekiwaniom wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uzależnić to od kwestii podatku dochodowego. Szanowni państwo, wprowadzenie rozwiązań dochodowych, podatku dochodowego, ustalenie kryteriów, skali, całych mechanizmów jest problemem bardzo rewolucyjnym i nieuniknionym, zapewne, ale wymaga niesamowitej pracy, zgody, konsensusu społecznego, całego polskiego w tym zakresie społeczeństwa i bardzo poważnych ekspertyz. Bo my twierdzimy wprost przeciwnie, że po wprowadzeniu podatku dochodowego w rolnictwie tylko 60 tysięcy gospodarstw z prawie 2 milionów, no oczywiście tak w Polsce niestety taka jest statystyka, która zaciemnia, co to naprawdę jest gospodarstwo rolne, opłacało podatek dochodowy. W związku z tym wszyscy jesteśmy świadomi, nie ma teraz możliwości w tym momencie, żebyśmy zdążyli do 4 lutego 2012 roku. Natomiast jakie sygnały płyną z rządu? Zaczyna wiązać to bardzo poważnie z powszechnym spisem rolnym, co jest dosyć dziwnym połączeniem. Powszechny spis rolny wykazuje i ma zresztą wykazać, i są wstępne dane, że jest 200 tysięcy gospodarstw powyżej 15 hektarów. Ktoś sobie wymyślił, że te 200 tysięcy gospodarstw no, ma jakiś określony dochód. Wiadomo, że rozwiązań dochodowych podatku nie jest w stanie ekipa rządząca, ani nikt inny w takim krótkim okresie czasu nie jest w stanie wprowadzić. W związku z tym prawdopodobnie pomyślano sobie,